dla ciebie to było łatwiejsze, potrzebowałaś, żeby powiedzieć, jak jest naprawdę, żeby powiedzieć, upublicznić to, co się działo w twoim życiu? Znaczy, to był impuls. To był impuls, jeżeli chodzi o mnie, ale tak jak już potem przysłowiowe mleko się wylało, naprawdę nie wiedziałam, że mam tylu fajnych osób wokół siebie, które mi chcą pomóc, które nie zostawią mnie z wszystkim samą. Przede wszystkim rodzina. I to tak, to co się stało, to się stało. Jedni potrzebują przeżyć taką swoją przysłowiową na przykład żałobę, jaką jest, nie wiem, rozstanie, bo czasami do tego nawet psychologowie porównują tam rozstanie, prawda, że to jest taki sposób też, każdy ma inny sposób na przeżycie tej cudzysłowiowej żałoby. Jedni siedzą w samotności, płaczą w poduszkę i tak dalej. Ja potrzebowałam się wykrzyczeć. Ja nie umiem dusić w sobie, bo tak ile razy tam się pokłócę, nie wiem, z siostrą, z przyjaciółką i wiem na przykład, że mam rację, albo i czasami wiem, że nie mam racji, ale jestem też taką osobą, która jak się wykrzyczy, przemyśli, przeanalizuje, potrafi przeprosić i staram się wyciągać z tego wnioski. Czy ty wyciągnęłaś wnioski z tych swoich doświadczeń? I tak i nie. Chyba nie do końca, ale staram się jak w najkorzystszy sposób to wszystko przeistoczyć.